Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry na tej wspaniałej mapce. Ogólnie uchodzę za jednego z najsympatyczniejszych youtuberów na polskim YouTubie. Dlatego jeśli podobają ci się moje materiały, nie zapomnij o subskrypcji, na pewno często wbijasz na mój kanał i w ogóle znasz mnie z widzenia już, ale zapominasz o subskrypcji, a subskrypcje są dla mnie ważne, naprawdę, bardzo ważne. Pokażę ci jak ważne. One są dla mnie tak ważne, że dzisiaj chyba ukończę tę mapę. Naprawdę. Więc, lecimy z koksem. Co ja tutaj mam? No, możecie obejrzeć poprzedni odcinek osoby, które nie oglądały, ale zdobyłem naczepę z Planteką. A to oznacza, że będę mógł teraz ją dostarczyć do mojego warsztatu, gdzie go sobie w końcu odblokuję. To jest bardzo ważne, bo tam czekają już pojazdy, na które załaduję sobie specjalne nadwozie do transportu drewna, a transport drewna potrzebny jest mi do ukończenia tej cholernej mapy. Dobra. Ciężarówka, którą tutaj mam, jest świetna. Naprawdę powinna sobie poradzić z większością problemów, jakie tutaj napotkam. Góry, jakieś wzgórza, niewzgórza, inne rzeczy, bardzo przykre prawdopodobnie. Dyferencjał włączony, sorry, blokada dyferencjału włączona, mamy paliwo. Damage 169 na 69 na 600 i paliwa mamy naprawdę dużo, możemy całą Polskę przejechać wzdłuż i wszerz i jeszcze starczy mi na dojazd do pracy. Dobrze, tym potworem troszeczkę ciężko się jeździ. Znaczy nie tyle jeździ, co skręca, bo on, no, te koła nie wracają do swojej pozycji, więc trzeba to kontrolować za każdym razem, ale to nie jest aż taki stres. Muszę naprawdę uważać na tą naczepę, bo ona jest mega kapryśna. W dodatku ma opony szosowe, no i może troszeczkę driftować na tym błotku. Muszę sobie zajrzeć na mapkę, jak to tutaj wygląda. O, to ciekawe. To jak ja wtedy jechałem? Jak tu można asfaltem? O kurde, tu jest jakieś bajorko. Ja tu wtedy chyba naokoło sobie tą drogą śmigałem. A, bo chciałem zobaczyć, co to za samochód tutaj ukryty sobie jest. No ale, o, bez problemu uda się dostać. Tutaj jest mostek. To jest tak dziwnie zaznaczone, bo to jest mapka ogólnie z modyfikacji, tak? Osoby, które nie wiedzą. A, no i nie wszystko może być tutaj takie idealne. Tutaj są takie serpentynki, bardzo strome zbocza i ciężko by było tutaj wykręcać tą wielką naczepą. No, już nie powiem, żeby tutaj jechać w te polne drogi, bo to już by była w ogóle masakra i zabójstwo w jednym. Pojedziemy sobie tu, tą drogą taką główną i skręcimy tu. Tutaj jest taka polna, kawałek, ale powinienem się bez problemu przecisnąć i w miarę tą naczepą polecieć. Więc ogólnie plan jest taki, jedziemy sobie tu, 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 tu chyba jest taki ten łuk. Tutaj, tu, tu będzie trochę ciężko, bo tam są wertepy, takie niepozorne dosyć. Tu, 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 tutaj. Ej! No czemu tu się nie chce checkpoint? No dobra, nie chce się zrobić checkpoint, okej, okay, spoko. Poradzę sobie bez tego. Startujemy. Blokadę dyferencjału na razie wyłączę, tutaj to nie jest aż takie konieczne. Ojej. Naprawdę, tutaj trzeba uważać, bo ta naczepa jest mega kapryśna. Ale chyba sobie poradzę, spokojnie. Tak, w ogóle, teraz uciąłem sobie taką drzemkę po pracy i tak myślę sobie, a pośpię sobie 20 minut. 20 minut to jest taki power nap. Ogólnie wiecie, co to jest power napy? Nie wiecie, no to wam powiem. Power nap jest to taki bardzo krótki sen, przeważnie 20-minutowy. 20-minutowy po prostu. I sprawia, że po takim power napie, jak jesteś lekko senny, znużony po szkole czy tam pracy, no to możesz sobie takiego power napka strzelić i od razu czujesz się lepiej. Na mnie to działa, to jest zajebista sprawa. To odkrył ogólnie jakiś typek. Tak. To tak nie miało wyglądać. Ty patrzcie, to się jeszcze rusza. What the fuck? Ja dziękuję, ale dziura. Jak ja tu się dostałem, nie wiem, ale to było straszne. Łapię uszkodzenia, nie wiem czy się stąd już wydostanę. Ale słuchajcie, kurde, ta ciężarówka jest niesamowita, co ona robi? Jak ta naczepa jeszcze się trzyma tego dziadostwa, to ja nie wiem. Ale słuchajcie, ja stąd wyjeżdżam. Ja pierdziu, ale dziura. Muszę ruszać na boki tymi kołami, żeby mi się to nie wywróciło. Słuchajcie, udało mi się stąd wydostać. No niesamowita ta ciężarówka jest.
Jakim sposobem? Wow! Nieźle, to mi się naprawdę podobało. Takie akcje są Spin Tires na co dzień. I pewnie jeszcze nie raz coś się takiego zdarzy. Miałem obawy co do tej kałuży, naprawdę. Ach, ta gra jest niesamowita. Dobra, jedźmy. Tutaj jest sobie mostek, nie powinno być niespodzianek. No tak, wracam do powernapów. Powernapy to są takie krótkie drzemki i te drzemki naprawdę potrafią poprawić ci raz, że nastrój, dwa, że chęć do jakiejś pracy, nauki czy kreatywnego myślenia. No i ja tak sobie myślę, a strzelę sobie takiego powernapka po pracy, powinno być spoko. Tylko że nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że ja poprzedniej nocy poszedłem spać o godzinie w pół do trzeciej. A wstałem o 6 rano, także tego snu miałem bardzo malutko. No i właściwie byłem wykończony, bo w pracy też dzisiaj było dosyć ciężko. Dużo takiej pracy fizycznej. No i którą zresztą bardzo lubię. No i się zmęczyłem. I tak przyszedłem sobie do domu, coś tam zjadłem. Wszystko sobie poogarniałem. No i nagle jest godzina 17. Kładę się. No i sobie coś tam jeszcze na tablecie popatrzyłem. No jest godzina 17:20. No i mówię, dobra, czas strzelić powernapka. Ale dzwoni do mnie koleżanka i mówi, słuchaj, mam do ciebie biznes, no to gadamy. Gadamy z 40 minut. No i... O, shit, boję się. Co tutaj? No i tak gadaliśmy z 40 minut, dobra, godzina 18. Co robimy? Na pałę! Woo! Poszło. Ale z bólem serca, naprawdę bałem się. No. I jest godzina 18, ja mówię sobie, no dobra, najwyższy czas uciąć sobie małą drzemkę, power napik do poprawienia humoru, nastroju i odnowy sił. Zamykam oczy, ustawiłem sobie oczywiście stoper, nie stoper, jak to się nazywa, minutnik to się nazywa. 22 minuty, 2 minuty na zaśnięcie pełne. Ogólnie w power nap to jest tylko, są tylko dwie fazy snu. Tam jest tych faz chyba z 5 ogólnie. No i to nie zachodzi się w taki głęboki sen, tylko taki płytki. Coś tam się śni, to zależy od tego, jaki jesteś zmęczony i jak szybko zaśniesz. Ale ogólnie zasnąłem sobie i tak zamknąłem oczy, otwieram oczy, patrzę, jest 21:40. I to jeszcze sam bym się nie obudził, pewnie bym się obudził dopiero rano, ale dzwonił telefon. I znowu koleżanka coś tam chciała, ale to nieważne, to nie o to chodzi, po prostu dzwonił telefon, mnie obudził, mimo że miał wibrację. No. Nie odebrałem go na czas. Myślałem, że to w ogóle ktoś, jakiś kierownik z pracy do mnie dzwoni, że mam do pracy jechać czy coś. Taki jakoś taką schizę miałem, sen czy coś, nie wiem. No, ale śniłem bardzo długo i śniło mi się właśnie, że w Spin Tires robię tą mapkę. I wow, ten samochód wygląda przepięknie. To jest ogólnie samochód stworzony przez twórców gry, jest piękny. No, ale tak sobie myślę, przejdę dzisiaj tą mapkę. Znaczy, przechodziłem w śnie ją, tak mówię, ej, nic się tu nie wydarzy, to już właściwie tak, mamy naczepę z plandeką, więc zostało tylko odkrycie garażu i właściwie wszystko mamy jak na patelni, prawda? No więc nic nie powinno się złego wydarzyć, ewentualnie może mi ta przeszepa, nie wiem, naczepa, sorry, spaść do wody, do tego, tutaj jest to ogólnie rzeka, do tej rzeki może mi to spaść, no i wtedy to już nie wiem, czym to wyciągnę, chyba jedynie dźwigiem albo śmigłowcem, których tu nie ma. Także tak, no i tak sobie pomyślałem, nie, wstaję, nagrywam Spin Tires, nie ma opcji. No i tak właśnie sobie wstałem i nagrywam Spin Tires, jaki ładny drift, wow. No i tu by się przydały opony szosowe, jednak opony terenowe nie mają zbyt dobrej przyczepności na takiej nawierzchni, ale jakoś tam daje radę. Dobra, mamy tu, ojej, tutaj właśnie z tą kamerą jest dupa. Dobrze, że cokolwiek widać, ale... No, to jest ogólnie modyfikacja tego mostu i kamera myśli, że jesteśmy... W ogóle tu nie ma tuneli nawet w Spin Tires i kamera nie wie, jak się ustawić. No, i ten most na mapce też wygląda jakoś dziwnie, jak jakieś góry czy coś. No, ale ogólnie da się to przejechać i to jest najważniejsze, tak? Bez żadnych problemów. Jak świetnie zawieszenie w tej grze chodzi. Ja nie mogę naprawdę... Gram już w tę grę tyle czasu, do tej pory mi to imponuje, jak wspaniale ta gra animuje te pojazdy, no to jest rzeźnia. Dobrze, teraz prawdopodobnie najtrudniejszy moment, dlatego sobie wziąłem na manuala, żeby pod jednym triggerem mieć właśnie hamulec, a nie wsteczny,
To jest istotne, aby troszeczkę tylko tutaj hamować, a nie wbijać od razu steczny. Dobra, blokada dyferencjału wyłączona. Musimy tutaj troszeczkę większy łuk zrobić. Także ogólnie polecam wam powernapy, metodę odpoczywania bardzo krótkiego, bo to naprawdę wzmaga kreatywność i po takim okresie pracy, czy to w pracy, czy to w szkole, tak, gdzie twój mózg naprawdę sporo się wysila, potrzebuje krótkiego takiego nawet snu, a ponieważ jesteśmy piękni i młodzi, no to naprawdę ten sen potrafi zdziałać cuda, nie? Dobra, jak to tu wygląda? Okej, okay, naczepa jeszcze jest w miarę na asfalcie, nie powinna się rozwalić, jest okej. Okay. Dobra, możemy wziąć już automata. Ona trochę pcha ten mój pojazd do przodu i jak mocno skręcam, to on trochę do przodu tak jedzie zamiast skręcić, ale to się da oczywiście opanować. No i fajnie, dojeżdżamy sobie do warsztatu. Wydawało mi się, że w tamtą stronę droga była trochę dłuższa, ale to może dlatego, że ten teren był nieodkryty i dla mnie obcy, a więc... No, nie? No. No i dobra, i tutaj pewnie czeka na mnie Tatra z charakterem. Muszę uważać, bo tu jest niewidzialna ściana przy tym statku. Jest sobie Tatra i ona już czeka. Tatra 8x8. Tu trzeba umijać taką niewidzialną ścianę, to jest okropne, ale naprawdę może tu sobie rozwalić samochód. Stój! Właśnie, to jest problem. Teraz wypadałoby wycofać. Powoli, powoli. O tak. Nie, my się tu tak łatwo nie damy przed całym garażem, o nie. Powoli, powoli. Tu jest niewidzialna ściana, to jest taki psikus. No, to przygotowali taką niewidzialną zasadzkę na nas tutaj. Dlatego ja jadę powoli i jeśli przywalę, to lekko. Się nie powinno nic stać. Gaz do końca! O kurde, ale on pięknie mieli. No wszystkie koła, to jest niesamowite. No dobra, mamy tutaj w rasztat i po heblach. Ok? Unload. Hell yeah! Dobra, no to teraz czas zmienić samochód. I tu mamy już pole do popisu. Możemy zrobić wszystko. Dobrze. Long, coś tam, coś tam. Tylko moment, czy mi to tutaj... O, możemy sobie opątki zmienić. O kurde, co to jest? Military wheels. Biorę te militarne. A to chyba nie ma aż takiego znaczenia. Moment, chcę to sobie kamerę obrócić. O, żeby widzieć. Ja trochę do przodu sobie podjadę. Tatra mi się całkowicie... Ależ ten samochód jest głośny, ja cię nie podzielę. A, hamulec. To właśnie, Tatra nawet na hamulcu ręcznym potrafi śmigać. I ten samochód jest niesamowity. Dobra, muszę sobie tak stanąć ładnie. Jestem jeszcze... Nie, nie jestem już w tym. Chodzi mi o to, żeby ta moja naczepa nie zespawnowała się na tamtym samochodzie z tyłu. Dobra, no i mamy tak. Co to jest? Moment, bo nie widzę. A, nie wiem co to jest. Base frame. A, to chyba to jest. Nie, to tego nie chcemy. Tego też nie. Dobra, fajnie. No to teraz weźmy sobie medium, a nam chodzi o duże kłody. Long, o te. Żeby to zainstalować, musimy coś innego zainstalować. Chyba to. Long? Nie, dalej. 6 punktów, a chyba 8 jest potrzebnych. A, moment. Cysterna. Chyba to będzie. Ojej. To ile tu mamy? 4 punkty i 4 punkty. Zobaczcie, to już nam w 100% wystarczy. No i to będzie lepsza opcja niż dawać sobie długi ten na... O, ale ta naczepa, ta przyczepa wygląda niesamowicie, kurde. Jak chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało załadowane. Patrzcie, ale nie, ja wam muszę to pokazać. Ja sam muszę to zobaczyć, kurde, bo jestem ciekawy, jak to wygląda. Chcę to obejrzeć.
tutaj jakieś te połączenia ręczne. Wow. No, ja chcę sobie tu załadować drzewo. No to jedziemy po drzewo. Okej, i teraz tak, drzewo mamy tutaj. Czyli jedziemy sobie po drzewo i musimy obczaić jak tutaj drogą, którą drogą pojechać, jakim... jaką nitką najlepiej. Tu niby mamy... Bardzo chcę tutaj pojechać. I tak zrobię. A wrócimy sobie najwyżej inną drogą, okej. No dobra, w takim razie mamy już opcję, blokada dyferencjału wyłączona. No i muszę tu wykręcić, no i właśnie. Z naczepą, a szczególnie taką dużą, może być troszeczkę problem z manewrowaniem. Szczególnie na tej mapie, gdzie jest sporo różnych miejsc, gdzie ciężko manewrować. Dodajcie do tego fakt, że Tatra ma bardzo duży promień skrętu, a więc naprawdę mogą być problemy. Ale my lubimy problemy, my lubimy jak jest ciekawie. Mam trochę paliwa jeszcze. O, mam szatański pomysł, wiem co zrobię. Jeszcze do tego, żeby było ciekawiej, podłączę pojazd. Pojazd dodatkowy, który będzie miał co? Będzie miał i paliwo, trochę paliwa, a jest taka możliwość. Będzie miał trochę paliwa i trochę punktów naprawczych. Chcę tak zrobić. Dobra, advance i change track. Weźmy sobie... A tego, to jest właściwie to samo, co mamy tam. Unity. Moment. Repair points. Garage points. Aha, to jest carriage, to nie. To też nie. Garage. Trailer. O, fuel. I proszę bardzo, o to chodziło. Tylko, że to jest... No właśnie. To są jakby... To jest... O kurde. To jest przyczepka. I tam mamy jeszcze paliwo. To dodatkowo możemy coś tutaj zainstalować jeszcze. I... Aha, tu musiałbym coś jeszcze dodać do tego. Moment. Dodatkowe koło. No mógłbym to dać jeszcze. To są dodatkowe punkty naprawcze. Garage points. I dodałbym tutaj cysternę, ale tak naprawdę paliwa nam wystarczy. No, ale chodzi o zabawę, tak? A dobra, dajmy sobie to. Zaraz, czy to jest ten dobry czołg? Czy on da tu radę? Innych opon tu chyba nie ma. O, co to, to, to? Fireproof? Wydech coś tam. Drain support? The fuck? Gdzie to niby jest zainstalowane? Aha, to no niepotrzebne jest. Przecież my nie będziemy mieli tutaj żurawia. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z tyłu. No i tak, mamy tutaj punkty naprawcze, dużo punktów naprawczych. To w zasadzie, ale fajny mamy wydech z przodu. Fireproof, czyli ognioodporny ponoć. Moment, czyli możemy samą cysternę dodać po prostu. I to będzie lepsza opcja. Jest tutaj garaż. O kurde, nie, tego nie chcemy. Carriage, to nie, też tego nie chcemy. Semi-trailer, o właśnie, tu byśmy musieli dodać sobie siodło. No, nie ma tutaj. Ale kurde. Paliwo od 400 litrów i 600 punktów napraw. Ale ja bym tutaj dodał jeszcze te naprawy. Dobra, to zrobimy tak jak sobie myślałem. Jeszcze mógłbym tutaj cysternę dać, albo te naprawy. O, dobra, te naprawy. Paliwo nam wystarczy. Uszkodzenia się częściej robią, tylko... To są chyba te same ciężarówki z tego co patrzę. Chyba identyczne, więc one będą tak samo fajnie jeździć, dobrze. All wheels robimy sobie, o ja. Wiecie co ja chcę zrobić? Ja chcę podczepić ten samochód pod tamten. I zrobimy taki pociąg kakaowy. Ej, to będzie masakra. Już to widzę, no już to widzę. I podczepię go do tej mojej przyczepy. Moment, czy on jest naprawiony? On się powinien sam natankować, ale tutaj... A, dupa. A, tu nie ma... O kurde. Reaper. No właśnie, nie mamy tu kurde paliwa. Byśmy musieli jechać jeszcze do... A gdzieś zatankować, cholera.
Moment, czemu ja nie mogę tego zmienić? Muszę bliżej podjechać. Albo, kurde, mogę przecież wejść z mapki. O, już jestem tu, gdzie trzeba. No dobra. To będzie masakra. Już to widzę. Będzie naprawdę ciekawie. W razie czego to odczepimy po prostu tego z tyłu dziada i tyle. Niech sobie tam poleci w ruch jakiś oceaniczny. O kurczoki. Patrzcie na to, da się. Ale jaja. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Jaki pociąg! Lel, dobra, jedziemy. Tatra skara. Ej, a można. O, ale by były ja, jakby jeszcze można było coś podłączyć, ale nie, tylko jedną minkę można mieć. O kurczak. Ej, to bym mógł jeszcze więcej drzewa przewieźć. Moment, bo tam możemy zainstalować jeszcze. No właśnie, macie rację, moment. To zrobimy tak. Ale kurde, po co więcej tego drzewa wieść? Przecież mi wystarczy, jak tutaj załaduję sobie. Dobra, dupa nie będzie tak jak jest. Jest okej, okay. Jest okej, okay wszystko. Przepraszam. Dobra, z tym promieniem skrętu w Tatrze może być problem. Ale myślę, że jakoś damy radę. Ja. Cały czas będziemy tam obserwować, co się z tyłu dzieje. Podejrzewam, że będzie się dział hardcore. Zainstalowałem sobie tu inne koła, ale one tak mi niespecjalnie trochę pasują. Ja. No skumajcie na to, no ja nie mogę. Ja to mam pomysł. Dobra, jedziemy. Blokadę sobie włączę, żeby trochę być bardziej stabilnym. Nie mogę z tego, no po prostu nie mogę. Dobra, spróbujemy tutaj duży łuk zrobić. Bo tu naprawdę trzeba. Powoli, powoli, powoli. Na piątym biegu Tatra podjeżdża pod takie strome zbocze, pozdro. Na szóstym nawet. Jedzie to tam z tyłu w ogóle? Jedzie, ale kurde, coś on ścina te zakręty, skubaniec. To chyba będziemy musieli się tutaj rozłączyć na chwilę. Albo nie wiem. A ciu, tam jedziemy, zobaczymy co się stanie. O kurde, co tam się dzieje z tyłu? O, on spada w ogóle. Ojej, jak tutaj są już takie problemy, to co będzie w lesie? Jak tam będzie ciasno, jak... ojej. Ryje banie dosłownie, co tu się dzieje. No dobra, spadł tam. Ojej! No nie wyciągniemy go. No kij mu w czoło, kurde, nie to nie. Niech sobie tam siedzi. Uszkodzenia w Tatrze nie są aż takie duże, więc odczepiamy gnoja. Nie chcesz jechać z nami, to nie, na razie. Jakoś tam nie wyjadę chyba. Mogę się w sumie zamienić i... Co tu się dzieje? Moment, tu mamy jeszcze wyciągarkę. To nie jest wszystko stracone. Powinienem sobie sięgnąć tam to drzewo. O, proszę, no to kurde. To jest spoko, no damy radę. Mega. Myk. Trzeba koła skręcić w tamtą stronę, żeby mi się fajnie wyciągał. O. Kurde, da radę sobie, skubaniec. No i już jest na asfalcie, to... O kurde, ale tam trochę przyczepa się spierdzieliła. Ona się zahaczyła o drzewo. A wiemy z poprzedniego odcinka, że jak się przyczepa, czy naczepa, zaczepi o drzewo, to jest koniec. Dobra, ręczny zaciągnę, odczepimy tu. Wiecie, żeby to było przygotowane w sytuacji awaryjnej, jakby moja Tatra się naprawdę strasznie uszkodziła. Chociaż nie mam tutaj pojazdu, no dobra, jest jeden ten żółty pojazd ukryty tam gdzieś daleko, który mógłby ewentualnie Tatrę wyciągnąć z jakichś tarapatów, ale wszystkie te inne pojazdy, które są na tej mapie, absolutnie sobie z tym nie poradzą. Tatra jest tak zajebiście ciężka, że to szok. I promień skrętu, no to jest też bolączka tego samochodu. Ale my sobie z tym damy radę. Naprawdę, obiecuję wam. Dobra. Najlepiej wyłączyć przednie światła. Jeju, ojej. No, ta przyczepa z tyłu jest naprawdę wielka. I ona jest dosyć ciężka. I Tatra też ma z nią problemy. Nawet Tatra. Ale spokojnie.
To w końcu Tatra, nie jakieś gówno. Damy radę. No tylko ten promień skrętu jest bolączką. No naprawdę trzeba te zakręty z bólem serca, tak bardzo powoli i na kilka razy nieraz brać, jak tutaj. No ale ten zakręt był naprawdę bardzo ciężki i bardzo ostry. Zobaczmy, gdzie ja tu muszę jechać sobie. Okej, za chwilę skręcamy w prawo. Jedziemy po drzewko. 8 punktów, 4 naprzód, 4 na przyczepę. I powinno to jakoś pójść. Mogę w sumie nawet troszeczkę uszkodzić moją Tatrę, tak żeby... No, przydała się ta pomoc, którą sobie tam zabezpieczyłem z tyłu. To jest ważne, no. Oni też muszą coś robić, a nie tylko nasz Władimir. Co? No jest murzynem, żeby to wszystko robić za wszystkich? Hej. Dobra. Trochę takich gałązek, trochę tutaj ciasno. Ale to jest bardzo fajny skrót. A wiemy ze Spin Tires, że skróty są najbardziej ciekawe do jeżdżenia. Z naciskiem na nie do przejścia nieraz. Ojej, co tam? Coś słyszałem złego z tyłu. Co się dzieje? Nie, jest wszystko ok. To co mówicie? Przeźle. Jedziemy. Tutaj mamy mały problemos. Problemos, nie problemos. Tutaj nie można zjechać z tej skarpy tak na wprost. A trzeba troszeczkę tutaj w prawo odbić. Żeby na płciznę trafić. O, o to mi chodziło. Na szczęście jak się włączy światła przednie, to doskonale widać tę płciznę. Ale nawet Tatra ma tutaj trochę problem. Jak tam z tyłu wygląda sytuacja? Z tyłu sytuacja jest w porządku. A tak mam pytanie do was, o właśnie, takie zupełnie techniczne. Poza tematem. Techniczne pytanie. Ja od jakiegoś czasu nagrywam praktycznie cały czas w 30 fpsach. I na przykład na niektórych moich urządzeniach mam problem z odtwarzaniem filmu w 60 fpsach. I pytanie do was, czy chcecie, abym nagrywał w 60 fpsach, czy w 30 fpsach? Bo dla mnie, jak ja oglądam jakieś filmiki, to na przykład nie robi specjalnej różnicy, czy to jest w 30 czy w 60, bo przeważnie zawsze słucham tego youtubera, którego tam chcę oglądać. Ale no czasami też te filmiki też fajnie wyglądają w takich bardziej dynamicznych grach, w jakichś tam wyścigówkach dynamicznych lepiej wygląda 60 fpsów moim zdaniem. Także pytanie do was, czy chcecie, aby na moim kanale też pojawiało się 60 fpsów, taka wiecie, dodatkowa płynność tych filmów, czy też nie? Takie pytanie do was, odpowiadajcie w komentarzach. Jak wiecie, ja te komentarze czytam, nie na wszystkie odpowiadam, ale większość czytam zawsze. Także piszcie śmiało. Dobra, tu mamy już drzewo, zbliżamy się powoli. Ale to nie jest jeszcze ta strefa, która nas interesuje. No jestem ciekawy, jak będzie wyglądał załadunek. Czy rzeczywiście będziemy mieli po 4 punkty z przodu i z tyłu? No skoro gra nam tak obiecuje, no to tak powinno być. Ojej, myślałem, że jakieś drzewo przejechałem. Jest tu dużo drzewa ogólnie, bardzo dużo. Gdzie jest ta strefa? Aha, źle skręciłem. To jest gdzieś tam, o jest, dobra. Ojej. Ojej, jak tam ciasno, no zajebiście, kurde, to pomyśleli o ludzku biednym. I o tym, że będę tutaj Tatrą jechał. Ja mam tam jeszcze... What the fuck, co to tam? Drzewo w powietrzu wisi. Chyba, że to na dźwigłę. What the fuck, o co chodzi? No chyba sobie jaja robią. The hell? No tego to się nie spodziewałem. Dobra, Tatra może jeszcze jakoś tu wjedzie, ale moja przyczepa. Dobra, jakoś wjechałem. Chyba. Co za szajs? No kto robi taki załadunek? Moment, co tam mamy z przodu? No tam ja tam nie wykręcę nawet, Tatrą. No nie, no może jakoś wykręcę. Dobra, ale najpierw się tu dostań. Jak ja tu nie mam się nawet cię zahaczyć liną, ani nic. Cholera. Ty...
No i zajebiście, kolejne utrudnienie na mapie. Ja nie wiem, dla kogo oni robią te mapki. Jeszcze specjalnie te kłody są na górze ustawione, żeby kamera się psuła. Ależ wredna mapa. Dobra, blokada dyferencjału i próbujmy tu podjechać. Małe obro... O, 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 coś się dzieje, dobra, spoko. Uwaga. No dobra, stój. Uda się coś załadować? Aha, tu można sobie przełączać, tak? No jak mam to zrobić? O, jak tu trzeba mieć dobrze ustawioną ciężarówkę. Na wprost. Czujecie banie? Zobaczcie, tam jest strzałka, która mi pokazuje, że ja jestem źle ustawiony. Nie? Kurde. Skubańce. Kto robił tą mapę? Ja się pytam, co za jakiś sadysta pierdzielony. Wyłączę to, bo mi trochę przeszkadza. Zobaczmy, to się... Nawet się nie pokazuje ten komunikat teraz. Zajebista mapa! Okaże się to dziadostwo? Nie. Ja nie mogę się tu ruszać. Do przodu tylko. W dodatku chyba zaraz się zakopię. Już cię zakopuję. Weź tu... Ej, no weź tu załaduj cokolwiek. Trzeba być prosto ustawionym. Co powiecie na to, aby w ogóle przejechać po tych kłodach? Tylko my potrzebujemy tu samochód z większym prześwitem. W tym problem. Byśmy musieli przeładować kłody z powrotem na tego. O ja. Nie podoba mi się ten pomysł. W ogóle nic mi się nie podoba. Nie da się tego obejrzeć. Nie ma tu takiej wolnej kamery. Ja nie wiem, jak wyglądają te kłody. W dodatku mam przyczepioną tą przyczepę cholerną. Dobra, ale to jest jakiś pomysł. Prawdopodobnie jeśli zajadę na kłodach, to będę ustawiony bardziej prosto w stosunku do tej strefy zrzutu, nazwijmy to. Tylko pytanie, czy ja przejadę po tych kłodach. To jest problem. Nie wiem, kto robił tą mapę i dlaczego ją zrobił i dlaczego akurat mi się ona trafiła. No pewnie nie tylko mi, ale dlaczego akurat tę wybrałem. Będzie mi się śniła po nocach, naprawdę, to jest straszne, co tutaj trzeba zrobić. Bo to jest... ja nie wiem, jak to zrobimy. Chyba, że jeszcze raz spróbuję podjechać tam. Ale ogólnie myślałem, żeby pod to podjechać jakoś. Spoko. No, to może innym razem. Przejście drugą stroną ulicy, nara. Tutaj nie wjedziemy, moja Tatra już jest trochę uszkodzona, ale to bardzo dobrze. Czy ja mówiłem na początku odcinka, że przejdę tą mapę pod teraz? Nie, ja tak nie mówiłem. Ja tak naprawdę nie mówiłem, bo to, co się tutaj dzieje, to jest rzeźnia. Ale musi się jakoś, no musi być jakiś sposób, żeby to załadować, gówno cholerne. Tu nie zajedziemy, bo to są kłody na wprost, tam się nie wjedzie. Musiałbym jakoś inaczej zaatakować. Spróbuję najpierw na te kłody tu wjechać, powoli, tak żeby w ogóle nic się nie uszkodziło. Da się tak? Nie da się. No kto to tak zrobił? Czy oni są nienormalni? Może ja jakąś zbugowaną mapę pobrałem, czy coś? Nie, ale ona jest złośliwa. Ja podejrzewam, że ktoś to na złość zrobił. Już odkryjesz wszystko, już masz gotowe do przejścia i... Nagle taka dupa, weź sobie rać. Jakoś. Buguj grę czy coś, nic nas to nie interesuje, masz to przejść. Taki chyba był ich cel. Twórców tej mapy. Moja Tatra płacze! Ona nie może tu podjechać. Moment, a spróbuję pod kątem trochę. S
sorry, tam przyczepka, nie masz teraz prawa głosu, bo tu się ważą losy tego odcinka. Dobra, coś się dzieje. Może tak pod kątem. Okej. Jest ekstra. Tylko żeby się mi ten komunikat pojawił i jest git. Nie zatopię się. Jeszcze kawałek. Nie. Nie. Jeszcze kawałek. Powolu się. O, już się przechyla, już dupa chyba będzie. Ale jestem w miarę okej. Ale co tu się dzieje? O. Ohohohoho. Trzymaj się, Tatra. O, uwaga. Nie, jeszcze nie. Co się dzieje? Czemu? I teraz tak, pomysł jest ogólnie taki. Ja to wymyśliłem teraz na bieżąco. To nie jest tak, że ja sobie to zaplanowałem przed odcinkiem, nie. Ja sobie to teraz wymyśliłem, to jest pomysł na dodatkowe 6 odcinków. Serio. Więc pomysł jest taki. Dzisiaj sobie zajadę tam wszystkimi pojazdami, które będą mi potrzebne, a na następnym odcinku będę już wszystko ładował. Ja wam powiem, jaki jest plan. Czy ja tu mogę przejechać? No dobra, mogę. Pomysł jest taki. Wjeżdżamy tam pojazdem, który rzekomo da radę załadować na niego kłody. Czy to dziadostwo tu podjedzie? Fuck. Opony szosowe, brawo ja. Będziemy mieli tak, pojazd, który... Bo chodzi ogólnie o to, aby przetransportować całe to drzewo Tatrą. Tak, na tym mi bardzo zależy. Dobra, nara. Co my tu mamy? Okej, dobra. No to w takim razie trzeba jednak wziąć tego. I naprawić tamtego. Potem tego wziąć do garażu. I no, ojeju, to jest kupa roboty z przewagą kupy, naprawdę. Teraz wam wszystko powiem. No, i tam zajedziemy sobie tak. Najpierw pojazdem, który ma większy prześwit, czyli takim jak ten, tylko tym drugim, który będzie miał nadwozie z do transportu długich kłod. Czyli dwa razy będzie trzeba nim podjechać. Chwileczkę. Jak tu sobie, chłopie, nie radzisz, to ja nie wiem, jak ty sobie w życiu poradzisz. I ten pojazd z dużym prześwitem będzie z tamtego miejsca wywoził te kłody, a następnie będzie je zwalał. Po prostu będę jakoś wywracał ten pojazd, nie wiem co będę robił, jakoś to wykombinuję. A później będę żurawiem ładował te kłody na mój drugi pojazd, czyli Tatrę. Ale żeby ten żuraw w ogóle tam dojechał, to potrzebuję pojazdu, który jest ukryty daleko tam o. I nim przyjechać do garażu, i jak nim przyjadę do garażu, o właśnie, to możemy zrobić mały konwój. Pojadą sobie te dwa pojazdy... O właśnie, ten będzie takim naszym naprawczym, plus tankowanie. A, kurde, nie mogę tankować, bo muszę najpierw cysternę uzupełnić. A paliwo mamy pewnie po tamtej stronie, znając życie. No a jakże, tu mamy objective, a tu mamy paliwo, więc... A dobra, dobra, paliwo nam nie jest aż tak mocno chyba potrzebne, w sumie jest, bo tam nie mamy paliwa. W tym nie mamy chyba paliwa, dziadzie głupim. No, damage 600 na 600 i w zero paliwa, brawo Lucek. Tu mamy... Też to samo i... Ale moment, tutaj przecież mamy jeszcze gnoja. No to ten się nada. Tu mamy pełne paliwo, tutaj jedynie nie mamy... No to hej, dobra, nie trzeba naprawiać. Kurde, ale przydałaby się cysterna. Czy mamy tutaj... Nie, tu nie mamy warsztatu, nie mamy nic, dobra. No w takim razie jedziemy tym. Z niego zrobimy sobie żurawia. Jeden pojazd będzie do transportu, do wywożenia drzewa z tamtego głupiego miejsca. No i git. I to powinno jakoś zadziałać, tak myślę. Taki jest plan. I. No właśnie, tylko największy problem tego planu polega na tym, że nie wiadomo dalej, czy ja tym pojazdem z dużym prześwitem dam radę wyciągnąć kłody z tego miejsca. To jest problem, który trzeba rozwiązać, ale wydaje mi się, że tamten pojazd da sobie radę, bo jednak ten prześwit jest większy niż w Tatrze. I Tatra się tam zatapia w błoto, coś się złego z nią dzieje i w ogóle, shit, prawie rozwaliłem pojazd, nieważne. No tutaj muszę trochę uważać.
No i myślę. Och, kurwa. Dobra. Zajebiście. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeśli tak, to dajcie mi lajka czy coś tam, co chcecie. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Koniecznie zobacz poprzedni odcinek ze Spin Tires, gdzie zdobywam sobie naczepę z plandeką. Really? No, takie są, taka jest magia od...